Kick, czyli obecnie największa konkurencja Twitcha, jest prawdopodobnie głównym wygranym zawirowań związanych z próbami wyciskania ostatnich groszy ze streamerów. I mimo, że jak wspomniałem w jednym z ostatnich odcinków, Twitch rakiem wycofał się z części pierwotnych postanowień, to jednak ani to, ani kategoryczny zakaz multistreamingu nie zatrzymały odpływu twórców z fioletowego portalu. Najpierw organicznie, a teraz już bezpośrednio Kick postanowił przykopać Molochowi. A wiecie, gdzie najbardziej boli? Tam, gdzie są pieniądze. A zdecydowanie za największe wpływy odpowiada promil najpopularniejszych twórców. Dlatego, kiedy ogłoszono, że XQC, jeden z największych streamerów na planecie, podpisał kontrakt o zawrotnej wartości 100 milionów dolarów z Kickiem, to trzask pękających dup w amerykańskiej siedzibie Twitcha przeleciał nad całym Oceanem Atlantyckim i był doskonale słyszalny u mnie w Szkocji. Jeszcze czasem zresztą słychać echo. Co ciekawe, wypracowany deal nie zakłada zgarnięcia XQC na wyłączność. Nadal ma on streamować również u fioletowych, ale, co zrozumiałe, od teraz większość jego streamów będzie odbywać się na Kicku. I jak o tym pomyśleć, to moim zdaniem dużo lepsza strategia. Ba, myślę nawet, że włodarzom Kicka zależało na takim obrocie sprawy. Wystarczy tutaj wspomnieć o przypadku Ninja, który był swego czasu najbardziej popularnym streamerem Fortnite'a. Po czym podpisał ekskluzywny deal z Mixerem, nie udało mu się zabrać ze sobą dużej części swojej widowni, a kiedy Mixer upadł i sobie głupi ryj rozwalił, to chyłkiem czmychnął z powrotem na Twitcha, ale nie udało mu się wrócić do liczby ze szczytu swojej popularności. Dlatego deal, który pozwala XQC streamować raz tu, raz tam, albo najpierw tu, a później kontynuować na Kicku, daje moim zdaniem możliwość wyciągnięcia publiczności z Twitcha przez dłuższy okres czasu oraz pozwala na budowanie brand awareness Kicka wśród ludzi, którzy być może wcześniej o nim nie słyszeli. Ktoś tam podumał. A teraz ciekawostka. XQC, czyli Felix Lengiel, to Kanadyjczyk węgierskiego pochodzenia, zaś jego nazwisko po węgiersku oznacza Polak, czyli Polska górą. Krótko po ogłoszeniu historycznego kontraktu, wielu innych topowych streamerów zaczęło częściej spoglądać w kierunku Kicka. Zaledwie dwa dni później najsłynniejsza twitchowa entuzjastka dmuchanych urządzeń sanitarnych służących do kąpieli, Amaranth, pochwaliła się, że poprosiła swojego menadżera, by odezwał się do konkurencji i również udało jej się podpisać intratną umowę. Na fali popularności również dr Disrespect wrzucił tweeta z charakterystycznymi zielonymi ramkami oraz sugestią, że jeżeli chcą go przejąć do siebie, to 50 milionów dolarów załatwi sprawę. Nie ukrywam, sam także postanowiłem spróbować swoich szans na ogrzanie się w blasku znanych ludzi i zarobienia przy okazji trochę gotówki, ale chyba moja oferta 20 zł średniej hawajskiej i dwóch wygazowanych harnasi okazała się ciut zbyt wysoka, bo nadal nie dostałem odpowiedzi. Jednak jeżeli nie Kick, to Twitch, jeśli dalej tak pójdzie, sam sprawi, że każdy szanujący się twórca sobie z niego pójdzie. Parę dni temu zaproponowali, że dadzą niektórym streamerom możliwość zarabiania na subach w proporcji 70-30, ale gdy ludzie się wczytali, jakie warunki trzeba spełnić, m.in. 350 subów przez 3 miesiące, ale nie mogą one pochodzić ani z Prime'a, ani z giftów, to nagle okazało się, że odsetek ludzi, którzy łapią się na taki lukratywny deal, jest absolutnie marginalny. Więc była to czysta zagrywka pod publiczkę, żeby pokazać, że niby idą w dobrym kierunku, ale jednocześnie, żeby przypadkiem nie musieć dzielić się ze streamerami tym hajsem. Teraz dosłownie parę godzin temu zaproponowano wprowadzenie hype chatu, który pozwoli oglądającym wyróżnić swoje wiadomości. Tutaj również twórca ma dostawać całe 70% z wpłaconych przez widza środków, minus opłaty. Nie wiem, jak ta funkcja ma konkurować z możliwością wyróżniania swoich wiadomości za punkty kanału lub bezpośrednimi dotacjami, w których również można zawrzeć wiadomość i z których streamer dostaje więcej niż 70%, ale okej, może czegoś nie ogarniam. Widać, że Twitch bardzo stara się wycisnąć jak najwięcej kasy, ale jednocześnie nie za bardzo chce oferować coś w zamian i bardzo nie podoba im się krytyka tego zachowania. Najlepszym przykładem jest moment, w którym na streama całkiem popularnego twórcy Harrisa Hellera wbił dyrektor kreatywny Twitcha, Seth Hendricks, i najpierw zaczął mu mówić, że Chris, krytykując fioletowych, nie wie, o czym mówi, tylko po to, żeby zacząć chwilę później się wypierać tego, że mu wmawiał, że nie wie, o czym mówi. Po parunastu minutach Harris stwierdził, że nie czuje się komfortowo z taką wymianą zdań, że Seth przejął kierunek, w którym idzie stream, a nie taki był plan i że chciałby skończyć ten wątek. Seth jednak nie planował odpuścić, za co, przed czym zresztą ostrzegał, Harris dał mu bana.
Ten jednak, posiadając moce administracji Twitcha, sam się odbanował i zaczął mu wyrzucać, że jak on w ogóle śmieć go zbanować. Tym samym Harris, nie widząc innego wyjścia, postanowił zakończyć streama, a gdy po sieci zaczęły latać klipy z interakcji wrzucane przez większych twórców, Seth ustawił wszystkie swoje socjalki na prywatne. Czujecie, co się stało? Jeden z dyrektorów firmy wdał się dosłownie w pyskówkę z jednym z twórców, nie mając sensownych argumentów, zaczął mu wmawiać jakieś rzeczy, a gdy ten mu dał jasno do zrozumienia, że nie chce z nim gadać i wywalił go drzwiami, to ten wszedł oknem. No, geniusz! Ale to też pokazuje frustrację, jaka musi panować w firmie. A branżowe plotki mówią, że wszystko, co widzimy teraz, to przygotowania pod likwidację Prime subów, czyli tych wynikających z posiadania usługi Prime na Amazonie. Która, by the way, kosztuje w Polsce 49 zł za rok i jest serio bardzo opłacalna. Bierzcie, jeżeli nie macie, bo to na bank podskoczy do góry. Ale gdyby to okazało się prawdą, to byłby ostatni gwóźdź do trumny Twitcha, bo Prime suby to ostatnia rzecz, która trzyma tam nie tylko wielu twórców, ale też widzów. Czy jednak Kick jest odpowiedzią na wszystkie bolączki streamerów? Z całą pewnością nie. Mimo że streamer bierze tam do kieszeni aż 97% z każdego suba, a witryna imituje stronę Twitcha niemal 1:1, to nadal brakuje mu wielu funkcjonalności i zdarzają się zwiechy. Ponadto wielu twórców, którzy wybrali Kicka na swoją platformę, to ludzie, którzy nierzadko słusznie zostali na Twitchu zbanowani, a tworzony przez nich content jest mocno negocjowalnej proweniencji, powiedziałbym. Czy wreszcie ostateczny deal breaker dla wielu? Za firmą stoją spółki związane z hazardem oraz ludzie, którzy bardzo niechętnie ujawniają swoją tożsamość. Dlatego wielu obserwatorów spodziewa się, że całe przedsięwzięcie to jeden wielki wałek. Z drugiej strony nie mam pomysłu, w jaki sposób miałoby się Kickowi opłacić podpisywanie fejkowego kontraktu z XQC. Nie wydaje mi się, żeby nagle zaczął promować hazard wśród dzieciaków, ani żeby planował wpędzić ich w jakąś piramidę finansową. Na chwilę obecną zostaje zatem uważnie obserwować, a kto wie, może sam odpalę tam jakieś testowe strumyki, żeby zobaczyć, jak to działa. Na razie jednak zapraszam was jak zwykle do mnie na streama. Ogrywamy najlepsze hirousiki w mieście, a tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!